Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną Michał Oknik, czyli Michał z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię, Michale. Witam wszystkich, cześć Jerry. No i spotykamy się w tym gronie, aby domknąć cykl podcastów, który tutaj wspólnie realizowaliśmy, a mianowicie omówić Anihilację Podbój, tom drugi, i zakończyć tym samym ten cały pięcioksiąg kosmicznego Marvela spod szyldu Anihilacja. Tak jak być może pamiętacie, jak nie, to zachęcamy do sięgnięcia po wcześniejsze odcinki. Najpierw Egmont wydał Anihilację, trzytomową serię, która rozgrywała się właśnie w tym kosmicznym Marvelu, przebudowywała, przemodelowywała ten kosmiczny świat Marvela, a następnie zabrał się Egmont za Anihilację Podbój, czyli Conquest w oryginale. To już jest miniseria dwutomowa, no ale konstrukcyjnie jest zrealizowana bardzo podobnie do Anihilacji, czyli w pierwszym i drugim tomie mamy kilka miniserii, no i taką serię główną, tytułową, czyli Anihilację Podbój. W tomie drugim mamy dwie mniejsze historie, miniserie. Pierwsza to jest Nowa, druga to jest Anihilacja Podbój Zjawa oraz no, ta tytułowa Anihilacja Podbój. Za pierwszą i trzecią, za scenariusz odpowiadają Dan Abnett i Andy Lanning, i to są panowie, którzy, można powiedzieć w skrócie, oczywiście to nie jest do końca prawda, ale w skrócie to oni są architektami całego tego dużego eventu, czy tych dwóch dużych eventów. Za scenariusz w tym segmencie środkowym odpowiada Javier Grillo Muarque. Na pewno źle przeczytałem nazwisko, przepraszam bardzo. Rysowników i sztuszystów i tak dalej, czyli osoby odpowiedzialne za grafikę, tradycyjnie przy Anihilacji trochę pomijamy, dlatego że w zasadzie to nie są jakieś znane i uznane nazwiska, tak po prawdzie. No i tak, już trochę minęło od naszego poprzedniego podcastu. Jak być może pamiętacie, jeżeli nie, to króciutko odświeżymy. No, nasze wrażenia po tym pierwszym tomie były dosyć mieszane. Tam te serie były nierówne i tak jak niektóre, jak chociażby skupiające się na Star-Lordzie i no, takiej drużynie parszywej dwunastce, tylko w mniejszej liczbie, która się formowała wokół niego, aby walczyć z tą falą już nie Anihilusa, tylko Falanksów, bo tak jak być może pamiętacie, tutaj akcja toczy się wokół inwazji właśnie takiej zrobotyzowanej, scybernetyzowanej rasy Falanksów, którzy no, próbują no, gdzieś tam przejąć kontrolę nad wszystkimi organizmami żywymi w ten sposób, że zaczynają tworzyć taki jeden wszechumysł, wszechorganizm podporządkowany właśnie nadrzędnie tej rasie Falanksów. No ale nie wszystkie serie tam były równie dobre. Generalnie mieliśmy wrażenia dosyć mieszane. Na szczęście w drugim tomie jest wszystko, jest, ma bardzo równy, niski poziom, więc przynajmniej pod tym względem jest bardziej równo. No, tutaj, tak jak już Michał zauważył, nie będziemy się zgadzać przy okazji tego tomu, tego podcastu, dlatego że ja absolutnie nie mam tak negatywnych wrażeń jak mój kolega. No ale przejdźmy do tych poszczególnych serii. Tak jak wspomniałem, rozpoczyna się ten tom od miniserii Nowa i to jest też powtórka, można powiedzieć, z tej pierwszej Anihilacji, no bo tam też Nowa, czyli Richard Rider, odgrywał bardzo istotną rolę w walce z Anihilusem, z całą falą Anihilacji. Przy czym warto pro forma powiedzieć, że to nie jest miniseria, to jest część z długiej, pełnometrażowej serii
nowy, wycięty, kilka numerów, które są powiązane z tym eventem. No właśnie, tak, dziękuję Ci za doprecyzowanie, no bo to jest taki, można powiedzieć, właśnie crossover bardziej z tym mini-eventem, ale tak, no i Michale, już zaspoilerowałeś swoją opinię, że Ci się ten komiks nie podoba ogólnie, no ale to jak tutaj oceniasz ten konkretny segment, czyli nowe. Tutaj dla przypomnienia, fabularnie on się skupia właśnie na tym, że Richard Rider, no gdzieś tam do niego dochodzi, że ta rasa falangsów rozpoczęła tą swoją inwazję, otoczyła planetę Kree tym pierścieniem takim, gdzie nikt nie może z niego uciec, ani nikt nie może się tam dostać, no i postanowił zainterweniować, co doprowadziło do tego, że sam bardzo mocno ucierpiał i przyjdzie mu się zmierzyć właśnie z próbą ujarzmienia jego samego przez falangsów, no oraz różnymi innymi perypetiami, które przyjdzie nam śledzić w trakcie tych 6 zeszytów. No to Michale, oddaję Ci głos. Ja nie mam nic do dodania. Nie, no dobrze, ale to była nudna historia. Ona była źle rozplanowana, oparta na samych kliszach, które nie wiodły do niczego interesującego. Zrobiła największy grzech, jaki mogę, jaki w ogóle przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o tego typu historię, czyli przedstawiła nową postać, interesującą postać, rozwinęła jej wątki, potem uśmierciła tę postać, tylko po to, żeby główny bohater miał motywację, jeszcze większą motywację do walki, ponieważ najwyraźniej brakowało mu jeszcze tej motywacji. Czytało mi się to naprawdę z poważnym niesmakiem, o którym pewnie jeszcze będę, o przyczynach tego niesmaku będę pewnie jeszcze mówił, ale dość rzec, że w tej historii tyle rzeczy nie grało. Znaczy ona może nosi jakieś, ona jest spójna logicznie, to jej trzeba oddać, ale nie grało w niej klimatycznie, estetycznie tyle rzeczy. Mówię o estetyce fabuły, bo rysunki to jest taka solidna Marvelowa średnia, że nie wiem, po zakończeniu tego modułu opowiadającego o Nowie to nie byłem zachwycony, a potem było już niestety tylko gorzej, więc... Ja się zgadzam, że to jest najsłabszy segment tego tomu i... Ja myślę, że jest najlepszy. Oj nie, to moim zdaniem to jest najsłabszy segment tego tomu i ja raz, że tutaj faktycznie się jestem w stanie podpisać pod tymi błędami, o których ty wspominasz, jak chociażby to, że no mamy przedstawienie postaci, która jest wprowadzona tylko po to, żeby efektownie zginąć, i ja mam problem z tym segmentem o tyle, że ja odniosłem wrażenie trochę, że to jest taka sześciozeszytówka, czy taki segment, który ma nam tak naprawdę wprowadzić na arenę kilka postaci, które znamy z tego oryginalnego eventu, z oryginalnej Anihilacji, bo tutaj powraca Ronan, powraca Gamora, powraca właśnie Nova i tak naprawdę to wiele więcej tutaj nie dostajemy. I tak jak przy tej pierwszej Anihilacji też o tym rozmawialiśmy, że te niektóre miniserie relatywnie mało wnoszą do fabuły, tak tutaj no, ja miałem właśnie dokładnie taki problem, że no, tutaj się dzieją różne rzeczy, ale tak po prawdzie to na koniec to w zasadzie można by to było skwitować właśnie, że no, mamy 3 postaci z oryginalnego eventu dołączone gdzieś tam do tej całej wielkiej fali walki po jednej albo po drugiej stronie, jeżeli chodzi o inwazję falangsów i to wszystko. No, za wiele w głowie mi tutaj nie zostało, także no, ja oceniam ten segment bardzo tak sobie. Nie bawiłem się jakoś bardzo źle, bo tutaj się po prostu dzieje strasznie dużo, więc w kategorii takiej, wiesz, efekciarskiej, młódzki, kosmicznej, to mi się gdzieś tam to płynnie czytało, natomiast no, całościowo właśnie pod tym kątem fabularnym, no to mówię, niestety trochę byłem zawiedziony tym, co tutaj dostaliśmy. No, ale przechodzimy, jak nie masz tutaj wiele więcej do dodania, do tego drugiego segmentu, czyli Anihilacja, podbój, zjawa, który to Jezu, cały zjawa. Segment wprowadza nam właśnie zupełnie nową postać na arenę tego kosmicznego Marvela, no bo poprawnie, jeżeli się mylę, ale chyba to jest w ogóle postać, która właśnie w tym uniwersum debiutowała w ramach tego komiksu. I chcesz kolejną ciekawostkę?
No, ona po tym komiksie się już z tego, co patrzyłem, nigdy więcej nie pojawiła. Tak, no z tego co widziałem, to właśnie też to śledziłem i trochę mnie to zdziwiło, bo w zasadzie tutaj finał sugeruje, że ta postać będzie miała jakieś tam znaczenie i będzie gdzieś tam później wykorzystywana, no ale no, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam jej kariera długo nie potrwała. A wiesz czemu? Ponieważ fani ją znienawidzili i całkiem słusznie, ponieważ to jest tak źle napisana postać. Mhm. To jest w ogóle, jestem super mroczny, mam wszystko, nie, mam w sobie taki mrok, cierpienie, ale jednocześnie jestem potężny i w ogóle to jest taki, to jest wzięcie najgorszych cech z tych antybohaterów z komiksów lat 90. i przeszczepienie jej do postaci, która już ma najgorsze cechy, takiej introspektywnej postaci z lat, w których powstawał ten komiks, czyli to była chyba końcówka tych lat zerowych, że je tak roboczo nazwę. I to jest taki, wyszła taka fuzja czystego zażenowania. Ten bohater ani nie budzi w sobie sympatii, ani nie wyzwala żadnych reakcji emocjonalnych, które byłyby choćby trochę pozytywne, te, które wyzwala, są negatywne. Bo wszystko się wokół niego kręci, niby czemu. Ma jakieś super moce, jest kluczem do w ogóle zakończenia całego tego konfliktu. To jest nie, błagam. To jest naprawdę źle napisana postać. I za każdym razem, gdy tylko otwierał usta, to ja już wywracałem oczami i chciałem mieć to jak najszybciej za sobą. Wiesz co, to tak naprawdę, zaczynając trochę od końca twojej wypowiedzi, to ja się zgadzam z jedną rzeczą z tego, co powiedziałeś, czyli tego, że Zjawa to jest postać problematyczna o tyle, że to jest coś, czego ja z kolei nie lubię specjalnie w tego rodzaju historiach, czyli to jest taki trochę wytrych fabularny, bo to jest postać, która jest w mojej ocenie totalnie przybajeżona, w tym sensie, że to jest po prostu, wiesz, postać, która ewidentnie jest wprowadzona po to, żeby zostać tym kluczem właśnie w pokonaniu całej tej inwazji falangsów, przy czym ja z tymi pozostałymi rzeczami, o których ty mówisz, ja problemu nie miałem, w tym sensie, że tak, to jest mroczna postać i tak jak ty na to narzekasz, że to jest, wiesz, taka super ultra mroczna postać z jakimiś tajemnicami, to jak to jest dawkowane i to jak ta postać jest nam prezentowana, mnie to kupiło, w tym sensie, że dla mnie to było akurat dobrze dawkowane i podobało mi się to, że właśnie gdzieś tam ta tajemnica jest utrzymywana i to dla mnie miało uzasadnienie też, dlaczego to jest tak prezentowane, miało to uzasadnienie dla mnie też w kontekście tego, jak ta postać w poszczególnych segmentach tej historii się zachowywała. Fajnie mi to grało z tym, że tutaj takim jego przeciwnikiem jest Ronan Oskarżyciel, z którym ja miałem trochę problemów w pierwszej Anihilacji, a tutaj tak naprawdę starcie takiego no, trochę kosmicznego buca, o którym żeśmy mówili w kontekście Ronana, który jest właśnie takim pewnym siebie, pewnym swoich, że tak powiem, tych moralnych pryncypiów i tak dalej, a tutaj widzimy go jako gdzieś tam złamanego człowieka, który no, stracił kontrolę w pewien sposób nad swoimi poczynaniami. Z tego sędziego i kata we własnej osobie stał się tak naprawdę no, sługusem falangsów i to jak on się tutaj miota, aby tę zjawę złamać w pewien sposób, żeby odkryć jego tajemnicę, no mi się to właśnie całkiem fajnie czytało, tym bardziej, że tutaj mamy sporo takich fajnych wizualnych patentów też i na przykład tak jak całościowo ten komiks, to tak jak wspomniałeś od tej strony graficznej, to jest taka no, średnia, którą już gdzieś tam z Anihilacji znamy, to tutaj naprawdę było parę kadrów takich jak tam, nie wiem, jest chociażby spotkanie Ronana z Supremorem, mamy parę kadrów takich sekwencji bardziej dynamicznych albo sekwencji takich nawet statycznych, gdzie tam, nie wiem, tylko Ronan na przykład rozmawia z falangsami, albo, nie wiem, mamy ten segment taki z retrospekcji
z tego, jakby kim jest zjawa i jak nabył swoje moce i tak dalej, i tak dalej. To mi i od tej strony fabularnej, i od tej strony wizualnej naprawdę mi bardzo pasowało do tej historii. I ja się bawiłem bardzo dobrze i muszę ci powiedzieć, że właśnie fajnie mnie to podprowadziło pod to domknięcie całej tej opowieści, jakim jest już ten finałowy podbój. On ma skrzyżowanie bata, miecza i pistoletu. Spójrz na okładkę pierwszego numeru tej miniserii. No ma, to prawda. Nie będę się wykłócał, no bo ma. No ale to nie jest dla mnie, wiesz, jakiś wielki problem. Nie? Przejdźmy może do dania głównego, czyli do anihilacji podbój miniserii, w której wszystkie poprzednie wydarzenia doczekały się konkluzji. Co ty na to? No ja ci powiem, że bawiłem się bardzo dobrze. I strasznie mi się podobało to, że nawet na tym etapie, mimo że tutaj znowu mamy wprowadzenie nowych postaci, bo pojawia się chociażby postać wielkiego ewolucjonisty, pojawia się Adam Warlock, który był zapowiedziany w finale tego poprzedniego tomu, wracają wszystkie postaci, które gdzieś tam się przewijały właśnie przez wcześniejszą anihilację, czyli mamy Super Skrulla, mamy Ronana, mamy Gamorę, mamy Star-Lorda i całą tę jego ekipę i bardzo mi się podobało, jak ta historia jest prowadzona, bo każdy z tych zeszytów miał jakieś fajne zaskoczenie na koniec. Naprawdę w wielu momentach ja byłem autentycznie zaskoczony tym, jak fajnie te poszczególne segmenty były prowadzone. Odczuwałem emocje, kiedy, wiesz, gdzieś tam ginęły postacie, które były wcześniej nam zaprezentowane i wprowadzone. Dałem się nabrać na wiele tych twistów, które nam tutaj zaserwowano, a jest tego mnóstwo. Tej akcji jest mnóstwo. Naprawdę dla mnie to w kategorii takiej właśnie kosmicznej rozwałki to jest świetny komiks. Ja się ubawiłem set. Nie, domyślam się, że w przeciwieństwie do ciebie, bo wspomniałeś o tym, że według ciebie to z komiksu na komiks coraz gorzej, czyli domyślam się, że już sama ta miniseria to już dla ciebie porażka. Mylę się? Nie, absolutnie się nie mylisz. Twoje zdolności przewidywania są naprawdę znakomite. Jesteś we wspaniałej formie dedukcyjnej, chylę przed tobą czoła. A już tak mówiąc poważnie, to największym problemem było, że to mnie w ogóle nie kupiło, ponieważ ten komiks ma taki gigantyczny dysonans pomiędzy swoją konwencją, estetyką i tonem, który próbuje jej nadać. No wiesz, z jednej strony mamy gościa, który nazywa się wielkim ewolucjonistą i zieloną elfkę w bikini i tego całego ten sam zjawę, chodzące drzewo, gadającego szopa, którzy tłuką się między sobą, a jednocześnie to wszystko jest traktowane tak bardzo śmiertelnie, poważnie, tak bez żadnej samoświadomości, która mogłaby w jakiś sposób ograć to i pokazać, że to jest, no, że ten komiks wie, jak bardzo jest absurdalny. W ten sposób akcentując to, byłbym w stanie jakoś kupić dramatyzm, gdybym wiedział, że twórcy zdają sobie sprawę z tego, że oni nie piszą brudnej, realistycznej, nacechowanej emocjonalnie opowieści, tylko komiks z gadającym szopem i z wielkim ewolucjonistą i z Ultronem. I nie, to nie jest spoiler, ponieważ Ultron jest na cholernej okładce tego tomu, więc nie da się nazwać spoilerem obecność w komiksie postaci, którą mamy na okładce komiksu, który trzymamy w rękach. Zgadzam się absolutnie. A poza tym, według mnie też dużo złego zrobił sama koncepcja falangsów, chociaż oni są jako antagonista, taki zbiorowy antagonista, oni są fajną koncepcją, to jednak sam fakt, że oni przejmują bohaterów, po prostu piorą mózgi niektórym bohaterom, przeciągając ich w ten sposób na swoją stronę. W ten sposób nie obserwujemy, jak bohaterowie podejmują jakieś własne decyzje, które nadały im głębszego wymiaru. Oni po prostu są zmuszeni do walki po stronie falangsów, no co okrada to z dramatyzmu, z jakiegoś takiego konfliktu interesów, który byłby interesujący dla czytelnika, tylko to jest droga na skróty, żeby pokazać nam bohaterów, których znamy, żeby się ze sobą bili. I ten komiks, on jest
ani razu mnie nie zaskoczył, ani razu się nie uśmiechnąłem, ani razu się nie przestraszyłem, ani razu się nie zachwyciłem. I po zakończeniu lektury naprawdę towarzyszyła mi już wyłącznie ulga, że to koniec, że już no, że nie będę się musiał już z tym zmagać. No to widzisz, to naprawdę mamy totalnie odmienne odczucia, bo tak jak absolutnie faktycznie czuć w tym wszystkim, że to jest robione totalnie na poważnie, że to nie jest taki kosmiczny Marvel, który możemy kojarzyć chociażby z filmowymi Strażnikami Galaktyki, gdzie tam jest to wszystko robione bardzo z humorem, bardzo z dużym dystansem jakby do całej opowieści. Nie, tutaj jest jakby dramatyczny ton, ale moim zdaniem Anihilacja Podbój ogrywa to wszystko o niebo lepiej niż robiła to pierwsza Anihilacja. Bo tak jak tam mieliśmy, wiesz, tego Anihilusa i mieliśmy teoretycznie też to wielkie starcie tak naprawdę na skalę galaktyczną i mieliśmy zagrożenie na skalę galaktyczną, bo tutaj też to zagrożenie jest trochę mniejsze i też może to z tej perspektywy mi się to lepiej czytało, ale naprawdę tutaj ten dramatyzm było czuć i to, co ty wspominasz na przykład, że jakby przez to, że te niektóre postaci są kontrolowane przez falangsów, to nie wiem, odziera to wszystko z dramatyzmu, to ja właśnie nie do końca się zgodzę, bo zwróć uwagę na przykład, jak fajnie jest prowadzony wątek Ronana, który tak naprawdę przez cały Podbój, przez całą tę serię mierzy się właśnie z tym, że był zmuszony wbrew woli działać na rzecz falangsów i nie tylko, że był zmuszony niejako, ale właśnie, że robił to z przekonaniem. To jest tutaj fajnie ogrywane w tym komiksie. Tak, akurat Drax, znaczy ten, Ronan akurat był, ta koncepcja podziałała na korzyść jego postaci. Tutaj masz rację, oczywiście. Problem polega na tym, że zresztą to jest, wiesz, to jest takie granie w ping-ponga tymi postaciami. O, oni są po stronie falangsów, mają wyprane mózgi, a już udało się im mózgi odebrać, z powrotem są po naszej stronie. To jest takie, wiesz, takie mało organiczne żonglowanie motywacją bohaterów. Czy tak naprawdę akurat tutaj można powiedzieć, że z tych pierwszoplanowych postaci to w zasadzie poza właśnie Ronanem, no to wiele tego ping-ponga nie ma, nie? Bo jest Nowa, ale Nowa to w zasadzie już uciekł spod oddziaływania falangsów właśnie w tej swojej części historii. Jest Gamora i Drax, ale jeszcze właśnie te postaci tak naprawdę mają tutaj trzeciorzędne znaczenie. To ja nawet z samego Podboju to już prawie Gamory i Draxa to prawie nie pamiętam, poza jakimś tam krótkim występem. Także to wiesz, to mi to o tyle też nie przeszkadza, że gdyby to właśnie było tak eksponowane bardzo mocno, że wiesz, tutaj byli źli, a tutaj są dobrzy i to wszystko, to by mnie to bardziej bolało. Oni tak naprawdę gdzieś tam się pojawiają później w końcówce i właśnie przez to, że tutaj z tych takich postaci, które były po jednej, po drugiej stronie, na pierwszy plan wysuwa nam się Ronan, a on jest pisany dobrze, to dla mnie to dobrze się sprawdzało, a przede wszystkim właśnie ten komiks robi świetnie moim zdaniem rzecz, z którą też Anihilacja sobie nie do końca radziła, czyli wiesz, ma pierdyliard postaci, bo tutaj naprawdę tych takich mikrohistorii to jest całe zatrzęsienie i on sobie nieźle z tym radzi, z tym rozpisywaniem poszczególnych wątków, nie? Bo tak jak wiesz, jak śledzimy poczynania całej tej ekipy Star-Lorda, jak śledzimy poczynania właśnie tej ekipy utworzonej wokół Ronana, jak śledzimy Heather z Adamem Warlockiem, to są wszystko dobrze pisane historie, bo nawet ten wielki ewolucjonista, z którego tak się trochę podśmiewujesz, to dla mnie też tak jest. Ale powiedz, czy to się nie brzmi jak pseudonim złoczyńcy z pana Kleksa w kosmosie? No trochę tak brzmi, ale wiesz, no to jest postać z tego, co tam ja sobie gdzieś tam o nim doczytałem, no postać, która w Marvelu ma długą tradycję, więc to, że się idiotycznie nazywa, to jakby nie ujmuje temu, że w sumie ta jego motywacja jest dla mnie czytelna i w sumie to jest całkiem ciekawie też prowadzona postać, nie? Także wiesz, także i tak jak rozumiem, że wiesz, że może to być oczywiście dysonans, że mamy tutaj gadającego Shopa
i wielkie drzewo. Przy czym akurat tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te postaci i ten segment, to akurat tutaj trochę humoru jest i te dialogi fajnie tam moim zdaniem były pisane i rozgrywane w ramach tego segmentu z tą ekipą Star-Lorda. Ale wiesz, właśnie raz, że te postaci wszystkie są dobrze prowadzone, a dwa, że tutaj naprawdę ja czułem wiele takich dramatycznych sekwencji, kiedy wiesz, giną nam poszczególne postaci, bo tutaj mamy kilka zgonów, to faktycznie na mnie to działało tak, jak scenarzyści chcieli, żeby działało, czyli że ja faktycznie poczułem jakąś tam stratę w tej ekipie, nie? Kiedy było widać, że ci nasi protagoniści zaczynają ostro dostawać w tyłek, jak chociażby właśnie w moment, w którym się na pierwszy plan wysuwa Ultron jako główny przeciwnik, no to naprawdę ja byłem ciekaw, jak to wszystko uda im się, wiesz, odkręcić. I na przykład nawet sobie twórcy poradzili z czymś, czego się bardzo mocno obawiałem po zjawie, bo tak jak tamta historia mi się podobała, to wiesz, stwierdziłem, okej, wprowadzili go tylko i wyłącznie po to, żeby był takim wytrychem fabularnym, żeby całą tę inwazję falangsów samodzielnie niejako pokonać, a nie, a oni tak to rozegrali, tak to zakręcili, że w zasadzie można powiedzieć, że zjawa z perspektywy podboju też jest tylko takim elementem układanki i to dla mnie też jest bardzo duży plus tego komiksu, że tutaj ja naprawdę czułem, że dopiero cała ta zbieranina tych postaci, gdzie każdy, wiesz, dokonał jakiegoś tam małego przesunięcia na szachownicy, to dopiero jakby to, że właśnie wszyscy ustawili się na takich pozycjach, jak się ustawili i zrobili to, co zrobili, to pozwoliło finalnie dowieść zwycięstwo do końca. Także no, dla mnie naprawdę w kategorii takiej, tak jak wspomniałem, kosmicznej rozwałki, to Anihilacja podbój dla mnie bardzo duży plus. A tak na osłodę mogę powiedzieć o jednej rzeczy, która mi się podobała w fabule tego komiksu. Oczywiście, oczywiście. Właśnie wprowadzenie głównego antagonisty Ultrona. On był tak, z jednej strony był bardzo logicznym, ponieważ to postać czysto technologiczna, a więc logiczne jest, że przejął władzę nad falangsami, szczególnie, że modus operandi Ultrona to jest tworzenie swoich klonów i takie zalewanie swoimi kopiami przeciwników, więc on się bardzo fajnie wpasował w tę filozofię falangsów. Z drugiej strony to jest postać trochę spoza porządku tego kosmicznego Marvela i dlatego była czymś świeższym w tym układzie i czymś, na co główni bohaterowie z czym niekoniecznie mieli doświadczenie. Mhm. Gdyby to była, nie wiem, gdyby to byli Baduni albo jakiś Kang, czy jakiś inny kosmiczny, czy Thanos, czy jakiś inny kosmiczny bohater, to wtedy to oni mieliby jakieś doświadczenie z tego typu postacią. A właśnie Ultron jest bardziej przeciwnikiem Avengers. Więc jako taki też jest tutaj postacią spoza innego porządku, czyli jest czymś interesującym, nowym, ciekawym. I z trzeciej strony on jest postacią dość popularną. Teraz, może teraz nawet bardziej niż kiedyś. Dlatego też dostarcza czegoś, co budzi zainteresowanie. I z czwartej strony jest też dobrze wprowadzony, ponieważ jego historia jako głównego antagonisty jest bardzo fajnie pokazana w tym komiksie, uzasadniona i to jest według mnie, ten element działa. Wokół tego elementu można byłoby zbudować znacznie lepszy komiks. Nie, no ja akurat jeżeli chodzi o Ultrona, to nie mam nic do dodania, bo zgadzam się w pełni, że to jest fajny zabieg i mimo właśnie, że tutaj trochę okładka spoileruje, że on się w ogóle pojawi, to i tak właśnie to, jak jest wprowadzone, to dla mnie było sporym zaskoczeniem i też sporym plusem właśnie całego tego komiksu, że właśnie coś takiego nam scenarzyści zaserwowali. Także no, tak podsumowując trochę cały ten event, czy całe te 5 tomów Anihilacji, no to ja tak jak już wspomniałem trochę na początku, to ja chyba całościowo, czy chyba na pewno oceniam Podbój wyżej niż oryginalną Anihilację, a sama ta miniseria Podbój uważam, że świetnie spina wszystkie te wątki, które gdzieś tam były wcześniej rozpisane. Przy czym no, to jest coś, co ja się zastanawiałem i cały czas nie mam jakby pewności, na ile tutaj też u mnie to dobrze działało z tego względu, że wiesz, już mam znajomość tych postaci przez te 5 opasłych tomów. Z nimi miałem okazję się tam w pewien sposób zaznajomić, z niektórymi zaprzyjaźnić i tak dalej, i tak dalej. I po prostu no, twórcy umiejętnie już korzystałem z tej podbudowy. No ale niemniej naprawdę ja całościowo bawiłem się bardzo, bardzo
Dobrze. A ty, Michale, jakbyś miał podsumować właśnie już cały ten pięciotomowy event? No dla ciebie, rozumiem, Anihilacja to było spotkanie po latach. Conquest czytałeś teraz po raz pierwszy, tak? Tak. Czy... Po raz pierwszy czytałem. Nie miałem wcześniej doświadczenia. No to ja podsumuję to takimi słowami. Otóż Egmont w tym roku wydaje komiks pod tytułem Planetary. Jest to komiks napisany przez Warrena Ellisa, którego możecie znać z naszych wcześniejszych rozmów z Jerrym, ponieważ omawialiśmy komiks Warrena Ellisa Transmetropolitan i bardzo go sobie chwaliliśmy. Według mnie Planetary jest komiksem, który jest najlepszym komiksem w historii tego scenarzysty. Warto w niego zainwestować, nie warto marnować pieniędzy na Anihilację. I to wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego pięcioksięgu. Okej. Okay. No to tak jak słyszeliście w całej tej naszej rozmowie, zdania mamy wyjątkowo na dwóch różnych biegunach. No, ja jestem ciekaw tak naprawdę, czy to się przełoży, to czyli Anihilacja. Właśnie, czy Egmont wyda kolejne tomy z tej linii kosmicznej? Bo no właśnie, Kosmos miał jeszcze całą serię takich wydarzeń, plus też serie regularne, które rozgrywały się pomiędzy tymi wydarzeniami. No i, tak jak wspomniano, tak. Już Nowa, Strażnicy Galaktyki. No i właśnie rozważaliśmy to już na koniec Anihilacji. Póki co w zapowiedziach nic z tego nie ma, w tym sensie, że jeżeli chodzi o te bardziej regularne serie, to Egmont jednak konsekwentnie idzie w kierunku Marvel Now i teraz już rozpoczyna ten nowszy segment, który był wydawany właśnie po Marvel Now, czy jak to się tam Marvel Now Beast, czy jak to tam się nazywało oryginalnie. W każdym razie no, ten nowe uniwersum, to nowe uniwersum jest systematycznie poszerzane i o nowe postaci, i o nowe serie. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o te Marvel Classics, jak to Egmont sobie tytułuje, no na razie jest cisza. No, ja jestem bardzo ciekaw właśnie, czy oni się pokuszą o wydanie chociażby Strażników Galaktyki, którzy no, tutaj są ewidentnie na końcu tego komiksu zatizowani, że się tak brzydko wyrażę, z angielska. No, nie wiem. Chętnie bym to sprawdził, tym bardziej, że no mówię, ja jestem ciekaw, jak na przykład to, co tutaj zostało gdzieś tam zbudowane, jak to jest później dalej prowadzone. No, ale też no, pytanie, jaką jakość te poszczególne serie prezentują i czy Egmontowi na przykład przy tej fali komiksów, którą wydają, no czy to byłoby opłacalne, wiesz, wchodzić w dłuższą serię właśnie z tego kosmicznego Marvela, który pewnie mimo wszystko jakąś tam większą popularnością się nie cieszy. No przekonamy się pewnie wkrótce. No, miejmy nadzieję, że tak, mi nie podszedł ten komiks, ale jeśli ktoś, nie wiem, jeśli komuś podobała się pierwsza Anihilacja, no to jak najbardziej zachęcam takie osoby do sięgnięcia po podbój, ponieważ jest to komiks podobny. Ty twierdzisz, że lepszy, ja tutaj mam inne zdanie, ale dla osób, którym się podobała Anihilacja, no to słuchajcie Jerego, jeśli o to chodzi. No to myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Michale, za to nagranie i pewnie do usłyszenia w przyszłości przy okazji kolejnych komiksów. Ależ nie mogę się doczekać, Michale. No tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, Planetary chyba w tym miesiącu wychodzi. Ja też planuję się pewnie nie w tym miesiącu, ale w jakimś tam okresie czasu w ten komiks zaopatrzyć. No i myślę, że tak jak zabraliśmy się za Transmetropolitan, tak mam nadzieję, że przy okazji chociażby Planetary się spotkamy. O, nie musisz w to wątpić. To jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć wszystkim. Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!